Teraz o czytaniu. 20 kwietnia ruszyła 17. już edycja festiwalu Port Literacki. Na 3 dni studio na Grobli we Wrocławiu stało się literackim centrum, do którego przybyli autorzy z Polski i zagranicy. Przez 3 dni studio na Grobli gościło znanych pisarzy i poetów oraz ich fanów. Podczas trwania festiwalu można było posłuchać odczytu, kupić książkę swojego ulubionego pisarza oraz otrzymać autograf i przez chwilę porozmawiać z artystą. Festiwal jest świętem literatury, świętem poezji. Jest to 17. edycja tego festiwalu, w tym roku organizowana przez Fundację Europejskich Spotkań Pisarzy. Główną ideą tego festiwalu jest promowanie literatury. Zwieńczeniem sobotniej części festiwalu był koncert awangardowej orkiestry Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sąd Faktory Orkiestra. Dzisiejszy koncert jest dość awangardową niespodzianką muzyczną. Generalnie całemu festiwalowi towarzyszy oprawa muzyczna i podczas wszystkich spotkań pojawiają się bardzo dziwne i nietypowe dźwięki, niektórych nawet przestraszają. Także serdecznie zapraszam na 21, aby posłuchać troszeczkę poetyckiej i nieco mrocznej muzyki. Nie zabrakło także słuchaczy odczytów poezji na żywo. Ja wolę najpierw przeczytać wiersz i później usłyszeć go w wykonaniu autora. Jest to wtedy dla mnie obraz już zmierzający do pełni. Finalnie Wrocław za 4 lata stanie się miejscem całorocznych spotkań pisarzy. Odbywać się będą przeglądy, narodowe prezentacje, konferencje, sympozja i spotkania branżowe. Europejska Stolica Kultury to także ogromna szansa na promocję polskiej literatury na świecie. By to osiągnąć, już w 2013 roku Fundacja planuje zorganizować Krajowy Kongres Literacki.